Troć wędrowna, Salmotrutta trutta, jest rybą z rodziny rybołososiowatych, na czele których stoi Salmo salar. Na tyle podobną do łososia właśnie, że do dziś myloną i sprzedawaną zamiennie. Zresztą do końca XVII wieku uważano, że troć jest w ogóle odmianą łososia. A zobaczcie, już po tej głowie widać, że linia pysku jest dalej niż linia oka. To jedna z cech charakterystycznych dla troci. Nie tylko są tak do siebie podobne, lecz tak samo jak dojrzałe łososie opuszczają syte morskie wody, by w pobliskich rzekach złożyć ikrę. Właśnie teraz, w listopadzie, następuje największa migracja tych ryb do rzek, by na przełomie zimy rozpocząć tarło. Młodzież może pozostać w rzekach nawet do 7 lat. Gdy się jednak zdecyduje na ich opuszczenie, powraca na tarło dokładnie do tych samych rzek, w których się urodziły. Pomaga im w tym węch oraz zdolność odczytywania pola magnetycznego. Te, które dłużej pływają w morzu, różnią się zdecydowanie wielkością od tych, które dłużej pozostają w rzekach i nie mają takich możliwości utycia, że tak się wyraża. W zasadzie ta troć, która pozostaje do końca swojego życia w rzekach, staje się w istocie pstrągiem właśnie potokowym, Salmotrutta morfafario. Badania genetyczne nawet potwierdziły, że formą ekologiczną troci jest nasz rodzinny pstrąg potokowy. Jak podaje na swoich stronach dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii PAN. Nadmierne połowy, przegrody rzeczne, stan wód doprowadziły do wyginięcia rodzimych troci wędrowych w naszych rzekach. Dlatego konieczne stało się ich zarybianie. Badania potwierdzają ich skuteczność. Są obiecujące prognozy, że przy naszym dużym wysiłku ludzkim same trocie mogłyby się odrodzić bez zarybień. Choć niestety w tych małych, nieprzegrodzonych odcinkach rzek. A przed ich przegrodzeniem pływało w nich 15 ton troci. Cześć Wam, witam Was serdecznie. Przede wszystkim bardzo duże cześć dla patronów, dzięki którym mogłem udać się do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, żeby nagrać dla Was dwie fascynujące ryby, łososia i troć wędrowną. Tu się odbywa tarło zawsze przeżywalnościowe, mimo tego, że łosoś jest taką rybą, która pewne źródła podają, że się raz pacyficzny, tylko raz odbywa tarło w ciągu swojego dorosłego okresu. Te byłaby duża szansa, no cud też, żeby wrócił z tarła przez te wszystkie przeszkody, które jemu serwujemy, oraz jeszcze raz potem z morza wrócił do tej samej rzeki. Zobaczymy, może najnowsze badania, które zaczynają być tutaj przeprowadzane, potwierdzą taki sukces. Natomiast zawsze jest wypuszczana ryba po tarle ryb łososiowatych tutaj w okręgu, co niezwykle cieszy, żeby dać jakąkolwiek szansę na ponowny powrót, rozród, ewentualnie, żeby ucieszyć wędkarza, który będzie miał też niesłychaną okazję spotkać się z tą rybą. Zapraszam serdecznie na film. Będzie seria o łososiu, będzie seria o troci. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy wsparli mnie, żebym mógł tutaj przyjechać i razem z ichtiologiem Wojciechem sobie grajem nagrać dla Was niezwykły materiał dotyczący łososi i troci wędrownej w Polsce. I jeszcze raz wielkie dzięki dla patronów. Bardzo, bardzo naprawdę Wam dziękuję. Jest to ciężki rok, mnóstwo dziesiątek tysięcy straconych przez nieuczciwość, która została zastosowana w tym roku dla fundacji czy dla mojej osoby, która prowadzi taką działalność. Także niezwykle się cieszę za Waszą pomoc, że mogłem tu przyjechać na kilka dni i nakręcić ten materiał specjalnie dla Was. Zachęcam innych do wsparcia, naprawdę będzie dużo, dużo filmów, dużo ciekawych sytuacji, które no nie ma miesiąca, żebym nie był zapraszany gdzieś, natomiast nie jestem w stanie tego zrealizować, bo po prostu musiałbym przeznaczać mnóstwo środków na paliwo, których
nie mam, albo chcę przeznaczyć na inne cele, które są równie istotne dla ratowania środowiska wodnego. Dla nas. Okej, go. Wojciech, sobie graj. Ty już jakie stanowisko tutaj masz? To jestem główny specjalista, ichtiolog zarządu okręgu Polskiego Związku Węgierskiego. Poważna persona. Proszę. Już się zapinam. Pogoda, jak widać, dopisuje. Typowo trociowa. Typowo trociowa. Elegancko. Pełnia dzisiaj, więc jest duża szansa na to, żeby też nakręcić przy okazji tarło z zachowania ryb naturalnych, chociaż woda mętna, co? No właśnie tego się obawiam. Nie wiem, od jakiego czasu ten deszcz pada. Wczoraj w nocy całą czas padało. No to woda będzie brudna. Znaczy jest, nie jest powiedziane, że będzie brudna, ale raczej będzie brudna i podniesiona. I zawsze jest to coś, nie? Jak chcemy łowić ryby, to jest słońce, jest chłodno, lampa. I te ryby w ogóle nie idą do nas tam na ten punkt odłowu, który dzisiaj Ci pokażę. Ma to znaczenie. Najlepiej ryby idą i zresztą najlepiej się łowi, drocie. Jak pada deszcz, jest woda brudna, wysoka i to jest po prostu standard. One są wtedy najaktywniejsze. Ale najlepiej się obserwuje tarło, jak jest woda mała, czysta. Tak. I wszystko widać jak na dłoni. No i dzisiaj my mamy obserwować tarło i jaka jest pogoda? Do łowienia. Klasyk, no jak to z rybami, nie? Zawsze jest odwrotnie. I nigdy nic nie jest pewnego. No to nic, może coś tam się nam uda nagrać. Jest fajna samiczka. Od kiedy jest zakaz połowu wędkarskiego? Od 1 października do końca roku, jakby w tym samym terminie okresu ochronnego w ogóle troci łososia, na rzece Słupi jest wprowadzony obręb ochronny, czyli całkowicie nie wolno wędkować. Nie tylko, że łowić troci i łososi, ale na Słupi w tych 3 ostatnich miesiącach. O, jakichkolwiek gatunków. W ogóle nie wolno wędkować. I obręb ochronny stanowi jeszcze to, że nie można podejmować żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób tym naszym rybom przeszkadzać. W tarle czy w wędrówkach. Ale to super. To jest rzadkie. No, dla ryb jest super, chociaż tam wielu wędkarzy to gdzieś tam jakoś krytykuje. Ja do końca tego nie mogę zrozumieć. Ale no tak samo jest ze szczupakiem i sandaczem, no umówmy się, no taka jest trochę prawda też, nie? Czy to jest z tym okoniem i szczupakiem, tak? No wychodzą na okonia i no nawet jeżeli... Wiesz, no, ja też chcę wierzyć w przyłów. Sam łowię od tam, nie wiem... Jak się urodziłem, jak to się mówi. No bo tak jest generalnie. Teraz już mniej łowię zdecydowanie, chociaż częściej jestem nad wodą, ale bardziej chcę pomagać tym rybom. Myślę sobie, że się w życiu nałowiłem. No i z jednej strony rozumiem przyłów, sam przyłów. Z drugiej strony ja jako wędkarz, jeżeli chcę złowić jakiś dany gatunek ryby, to ja nie złowię innego gatunku tak naprawdę. No, fakt, że na stanowiskach sandaczowych może się pokazać inna ryba i tak dalej, natomiast no to już jest i tak poza okresem ochronnym, więc nie kaleczę. Ale do czego zmierzam? W zeszłym roku pierwszy raz port był chroniony ustawowo, że policja czy straż mogła interweniować za każdym razem. Nie było sytuacji, że ktoś tam ciął zestaw i mówił, a bo ja tu na okonia, bo coś tutaj i tak dalej, i tak dalej. I to był pierwszy rok, w którym sandacz, tam gdzie zbudowane mamy gniazda, miał spokój święty. No i teraz ludzie w tym roku mi piszą, że jeszcze tyle sandaczy takich 30-centymetrowych nie widzieli na warcie. No i o to chodzi, widzisz. No jest, moim zdaniem ma to niezwykłe znaczenie. No. Generalnie ochrona ryb ma potężne znaczenie. Potężne. Nie przeszkadzanie jej, zwłaszcza w okresie nie przeszkadzanie jej, tak, nie łowienie jej. Znaczy tak, ja ci powiem, z tym tutaj obrębem ochronnym, generalnie wędkarze narzekają, bo oni w tym czasie by tam gdzieś, nie wiem, łowili jakieś jazie, klenie, cokolwiek. No, tak, rozumiem. No. Ja też ich tam jakoś rozumiem, no bo jest rzeka na 3 miesiące wyłączona. Ale jest taki przykład. Mamy sąsiednią rzekę Upawę, która uchodzi w kanale portowym w Rowach.
No i ten kanał portowy w Rowach, między jeziorem Gardno a samym ujściem do morza. No w okresie jesiennym jest oblegany przez wędkarzy, zawsze był. No po prostu ta ryba bardzo, znaczy jakaś tam biała ryba generalnie, jakieś płocie, leszcze, okonie. Gdzieś tam mocno migruje z jeziora do morza, z morza do jeziora. Gdzieś tam przed morzem, przed zimą się grupuje. No jest mnóstwo wędkarzy, zawsze to tam rowy, tylko a bierze w rowach, bierze w rowach. Wiosna, jesień jest, oblegane są rowy, ten kanał. No i oczywiście jesienią trafiają się trocie, jako przyłowy. Powiem ci szczerze, że słyszałem dziesiątkach, setkach takich troci tam złowionych. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś ją wypuścił. O Jezu. Także takie mówienie, że będziemy łowić na słupi i przez to kusowników nie będzie, fakt. Jeżeli to by tak działało, to by było super, bo wiesz, no byliby wędkarze, którzy by jakimiś tam innymi metodami próbowali łowić inne ryby. Społecznie jesteśmy w stanie dużo zrobić, ale faktycznie to jest taki cel, no nie? No bo też możesz wyjść społecznie bez wędki i sprawdzać, tak? Jasne. I wiesz, i generalnie jest takie tłumaczenie, że no nie stawialiby siat, no bo jak łowić... Widzieliby, byś, tak. Bo kusownicy by się bali jakby wędkarza, nie? Tylko, że no nie chcę się wierzyć, że aż tylu wędkarzy by łowiło w taką pogodę jesienią, teraz, nie wiem, klenie, jazie, no już nie jest ten sezon, prawda? To prawda. Też ile zgłoszeń jest takich, no, że właśnie ktoś widzi kogoś i w tym najbardziej gorącym okresie, zresztą, no umówmy się, no to by musieli też być osoby, które są na tyle zaangażowane, że w nocy by chodzili, no nie łowiliby ryb, a właśnie by sprawdzali. No, wczoraj dostało się z MS-a, jak spaliśmy z fotopułapki, tak, że okradali tobie tarlaki, tak? No tak, tak. No to samo to się dzieje nad wodą bieżącą, prawda, no tak, że tak, jeżeli tak. Ktoś chce z agregatem złowić te ryby, czy z jakąś siatką, no to wtedy się to dzieje, to po pierwsze. Po drugie, nawet jak będzie ten przyłów przecież, no i masz samicę w końcowym stadium rozwoju tych gamet. No to sam doskonale wiesz, że po takim holu i wypuszczeniu ile tych gamet przeżyje. Jakieś takie manewry, powiedzmy, no nie są wskazane, chociaż akurat ja ci powiem tak, no gdzieś na świecie, znaczy na świecie, no nie trzeba daleko szukać, w Europie, w jakiejś Danii, Szwecji, łowi się trocie i łososie łowi się jeszcze miesiąc po nas. My kończymy we wrześniu, a jeszcze cały październik, a gdzieniegdzie jeszcze w listopadzie się te ryby łowi wędkarsko, które tam są przed samym tarłem, nie? One niby nie powinny zjeść pokarmu, prawda? Ale gdzieś tam, jeżeli przy tej ilości, która tam idzie, one wezmą, to nie stanowi to jakby zagrożenia dla populacji, prawda? Ja ci powiem tak, łowienie w rzece wchodzących troci łososi nie polega na tym, mówię o wędkarstwie, że ta ryba wchodzi i ty ją skusisz, bo ona jest głodna, chce coś zjeść. Nie, to tak nie działa. No nie, ona generalnie ma pysk zamknięty. Tak, ja łowię trocie. Uwielbiam łowić trocie generalnie na wędkę. No i oczywiście te srebrniaki, latem kilka srebrniaków łowię, to tam nie jest 20-30. Średnio łowię 3-4, w tym roku 5 ryb letnich złowiłem. Je zjadam. Srebrniaki zjadam. Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby którakolwiek wchodząca taka troć, nawet latem, miała cokolwiek w żołądku. No gorąco, bo gorący dzień. No gorący dzień, od rana. O której dostałeś powiadomienie z fotopułapki? No pierwszej w nocy, nie? No i Wojtek już od pierwszej nie spał. Ja spałem u Wojtka dzięki uprzejmości rodziny sobie grajów. Tak, i takie SMS-y właśnie dostaję, albo na przykład uwielbiam takie SMS-y, że z fotopłapki ktoś gdzieś kradnie ryby, albo jeszcze lepsze są na przykład w nocy z wylęgarni sieć off, nie? Uwielbiam takiego SMS-a o 3 w nocy, sieć off. I czekamy teraz czekamy, czy będzie agregat on, czy nie będzie. Jest agregat on, odpalił się, czyli wszystko działa. Pompy działają, woda leci. Bywały takie sytuacje? Bywają kilka razy, powiedzmy. Znaczy, no przynajmniej tak raz w miesiącu jakaś taka akcja jest. O ja. I wiesz, no i to są tylko urządzenia. I bywa tak, że kogoś akurat nie ma na wylęgarni, a w nocy gdzieś, czy w ciągu dnia. No dostajemy wszyscy SMS-y sieć off, no i wszyscy stajemy na nogi, nie? I teraz pytanie, odpali się agregat,
odpala się agregat, no i... Ile czasu potrzeba, żeby zadusić rybę? To zależy, w jakich tam zagęszczeniach trzymamy te ryby i zależy też tak jakby od okresu takiego, nie? Najwięcej ryb mamy na wylęgarni zawsze w okolicach kwietnia, wtedy tam po prostu aż kipi. I te wszystkie zagęszczenia w podchowalnikach to oczywiście są całkowicie przegięte, wbrew jakiejkolwiek sztuce rybackiej, tyle jest napierdzielone ryb. I wtedy, no to powiedzmy pół godziny i już się ryby zaczynają dusić, nie? A godzinka może wystarczyć, że tam już wiele nie zostanie, także to jest... No to nie jest tak, że jak się podniesie, to sam ustawi wszystkie parametry, czy trzeba jechać jednak skorygować? Nie, no tam jest tak ustawione, że jeżeli się odpali ten agregat, no to wszystko gra. Najważniejsze, że pompa pompuje wodę, no i ryby mają wodę z tlenem i to jest najważniejszy tutaj czynnik, nie? I zresztą jak chwilę nie ma tego zasilania, odpali się agregat, to tam patrzymy sobie na kamery, czy to wszystko działa, ktoś tam podjedzie, a najczęściej ktoś jest, no ale nie zawsze ktoś jest. No żeby tak tam 2-4 na dobę ktoś był na ośrodku, no to trzeba było zatrudnić, nie wiem, 5-6 ludzi, a to zatrudnić ludzi, no to są pieniądze ogromne, nie? Także tu liczymy każdy. To nie byle stróżów, tylko kogoś, kto jeszcze zareaguje, nie? Tak, kogoś, kto zareaguje. No jest, wiesz, no była przykra sytuacja 3 dni temu na Parsencie, tak? No właśnie. Mieli chłopaki tarlaki połowione, bardzo mi ich szkoda, bo takie rzeczy się w rybactwie zdarzają. Mieli przygotowany jakiś taki punkt, który nie jest jakimś tam, po prostu nie mają jakiejś infrastruktury, której są właścicielami. Gdzieś w tym Rosnowie, tak dobrze mówię, na Parsencie, mają taki, przykleili się do elektrowni, zorganizowali sobie jakieś baseny, rurki, poprowadzili wodę, no i gdzieś te tarlaki trocić trzeba przetrzymywać. Ja ci zresztą powiem o tym, jak już będziemy robić tarło, że odławiasz te ryby, większość tych ryb nie jest gotowa do tarła, więc trzeba je przetrzymać, aż samice zrobią się tak zwane miękkie, więc muszą gdzieś te ryby trzymać. No i ktoś tam się gdzieś do nich wdarł, nie dość, że pokradł im te ryby, mamy przykład dzisiaj od nas, z ośrodka, to jeszcze dodatkowo uszkodzili prawdopodobnie ten rurociąg, którym płynęła woda, to tego, czego nie ukradli, się udusiło po prostu. A że chłopaki nie mają tam jakichś tam wielkich basenów, nie ma dużej kubatury, to trzymane takie ryby w podchowalniku, duże ryby, tam nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset kilo w metrze sześciennym albo i nie, no to jest 20 minut, jest po robocie. I ryby nie wypłacają. Cały sezon, całe starania, w zasadzie cały rok, bo to się w skali roku też. Wiesz, no sezon jeszcze trwa, oni są w stanie jeszcze te tarlaki łowić, ale no, z tego co 48 ryb poszło do piachu, może nie dosłownie, ale no to jest coś strasznego. To były ryby gotowe do tarła, nie? Z ikrą, z mleczem. Także no takie rzeczy się w rybactwie zdarzają i trzeba się sobie zdawać sprawę, że nawet najlepiej zabezpieczone wylęgarnie, najnowocześniejsze obiekty, nie ma takiej opcji, że raz na jakiś czas się komuś takie coś nie wydarzy. I jest człowiek na miejscu, człowiek zawiedzie, przyśnie, są, widzisz, no mamy jakieś tam urządzenia informujące nas o tym, czy działają pompy, czy jest zasilanie. Wiesz, no są teraz takie urządzenia, które badają ci przepływy w rurach i cię informują SMS-em, jak spadnie przepływ, spada tlen. Tak, to się drogie urządzenia. Mimo wszystko takie rzeczy się zdarzają. Także ta akwakultura, ichtiologia, te rybactwo, no to jest stresujące takie zajęcie, nie powiem, że nie. No ja sobie zdaję sprawę, ja widzę, co się dzieje. Widziałeś po mnie. Z żoną 15 minut porozmawiałem twoją, która sobie nie może nigdy brać urlopu na maj, tak. Bo jest szczupak. Tak, i ona już wie, nie? Że w maju to jest po prostu szczupak, nie? Także majówka, ktoś się pyta u niej w pracy, co robisz majówkę? Nie no, Wojtek ma na pewno szczupaki, albo tarło, albo wylek, albo zarybianie, albo coś tam, nie? Także już wiadomo jest. 1 listopada, 11 listopada też nigdzie nie wyjeżdżam, bo mamy tutaj stawy. To już była subia tutaj widoczna? Tu jest kanał derywacyjny naprowadzający wodę na dwie elektrownie w Słupsku, tutaj na węźle wodnym. O tym jutro porozmawiamy. To jest bardzo istotna rzecz. Jutro będziemy o tym mówili, dzisiaj się skupimy na tarle. Jesteśmy w Słupsku na punkcie odłowu troci, nazywamy to popularnie pod punkt odłowu troci, czy punkt odłowu tarlaków troci.
Mamy tutaj taką niewielką infrastrukturę do połowu i przetrzymywania żywych ryb, aby sobie dojrzały do tarła. Jeszcze dodatkowo jest tutaj wybudowana przepławka. Chodź, pokażę Ci coś. Przepławka została wybudowana w 2001 roku. Ekofundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli WFOŚ. Władze samorządowe wsparły, oddając ten teren jakby w użytkowanie. Super. I Polski Związek Wędkarski. Powstała ta cała infrastruktura, którym jakby tutaj głównym motywem przewodnim jest ta przepławka, której nie było tutaj przez dziesiątki lat. I ona bardzo dobrze udrożniła nam tutaj ten jas, który blokował trocie i łososie płynące powyżej Słupska. No ale zawsze gdzieś tutaj były odławiane też tarlaki, troci i są do tej pory. Teraz powiem, jak to mniej więcej wygląda. Pójdziemy, pokażę Ci za chwilę, jak łowimy te ryby, ale tu jest bardzo ważna sprawa, jak je przetrzymujemy. Jak wiadomo, takie ryby, które się przetrzymuje kilka dni, a nawet kilka tygodni, no one gdzieś generalnie no mają prawo gdzieś tam się poobcierać, mamy jakieś tam straty, śnięcia, to jest normalna sprawa. Niewielka. Podczas podróży w naturze tak samo, to samo się ociera. To samo. Poza tym mamy szalejący UDN wszędzie, więc aby utrzymać te ryby w jak najlepszej kondycji, te wszystkie stawy, które tutaj mamy, te nasze baseny, pierwsza zasadnicza sprawa, przykryte są folią ciemną, żeby te ryby, żeby ograniczyć do zera praktycznie stres. One wtedy nie skaczą, nie obijają się. Zobaczysz później tam... Nie są aktywne. One sobie gdzieś tam stoją i czekają. Słychać tam czasami, że któraś tam się gdzieś tam chlapnie, wyczuje jakiś tam prąd wody. Wiadomo, musi płynąć. Który gdzieś tak, próbują gdzieś tam uciec. I widać to też po rybach, że mają bardzo często poobijane pyszczki i jakieś tam takie otarcia. No niestety, no tak to wygląda. Częściowo wyłowicie już takie. Tak. Gdzieś... częściowo faktycznie... Ona instynktownie reagując, gdzieś tam próbuje cały czas, żeby to ograniczyć, to pierwsza sprawa jest jakby... Ale jeszcze przepraszam, obicia, obtarcia to jest też coś innego niż UDM. Tak, tylko że na te może obicia... na tej pożywce powstać? No, oczywiście. No, bo jakby, ryba jest mniej odporna. Powiedzmy sobie jedną rzecz. Pleśnie występują z wielu powodów na wszystkich gatunkach ryb. Okay. No, najczęściej są jakieś, powiedzmy sobie, sprawy takie wtórne. To znaczy ryba gdzieś albo zachoruje, jakaś jest choroba skóry czy bakteriologiczna na przykład, a jakby drugim etapem jest pleśń. Ryba się obetrze, czy na tarle, czy gdzieś złapiemy ją w rękę, czy jakieś innekolwiek ma rany, dostają się gdzieś tam jakieś drobne ustroje, potem pojawia się pleśń. Także pleśniawka jest jakby czymś normalnym w naturalnym środowisku, czymś normalnym w hodowli. Teraz przy tych stanie wód, jeżeli chodzi o ekologię, to małe obtarcie faktycznie może zaraz się stać jakąś tam jednostką ale, chorobową. Ale to jakby zawsze było, nie? Tak, to jakby, jest wrzeszone w naturę to jakby, i to też jak... w ichtiologię, w sensie w waszą pracę. Tak. To jakby to było zawsze. Więc no, zdajemy sobie sprawę, że to są manipulacje z rybami. Tak jest. I zawsze są jakieś straty. Trzeba o tym mówić, ale próbujemy je zniwelować do minimum. Następna sprawa, mamy tutaj... I tu macie też rybki, rozumiem. Tak. Tu generalnie w tym basenie przytrzymujemy ryby chore. My tutaj oprócz tego, że łowimy ryby do tarła, przyjeżdża do nas tutaj, jutro o tym sobie porozmawiamy, wiele jednostek naukowych, które zajmują się jakby dotarciem do tego, co to jest w ogóle UDN, a nie nawet co go... Porozmawiamy o tym jeszcze będziemy rozmawiać. I tutaj sobie przytrzymujemy w ostatnim basenie ryby chore, że jak przyjeżdżają naukowcy, To mamy takie ryby, gdzieś chłopaki odkładają, przetrzymujemy. Już to nie są takie zwykłe obtarcia, tylko po prostu już zaczerwienienia, już widać, tak, że... Tak. Tak, jasne. Jest jakby... Mamy tutaj taką procedurę. Do badań. Do badań. Mamy taką procedurę. Po odłowie każdej troci, przede wszystkim chłopaki tutaj, którzy pracują, no określają, że jeżeli przyjmują na magazyn ryby całkowicie tylko zdrowe. Ale jeszcze oprócz tego... Tu mamy przykład pięknej, zdrowej ryby. Tu mamy akurat przykład pięknego łososia. I ten basen generalnie służy do tego, do takiej wstępnej kąpieli profilaktycznej, żeby te ryby jakby, znaczy wykąpać, zdezynfekować. Żeby nie przyjmować już, żeby był jakiś pierwszy etap pozbycia się tych drobnoustrojów ze skóry.
żeby nie przyjmować ryby na magazyn, no, żeby ograniczyć jakby rozprzestrzenianie się jakichkolwiek chorób. Te ryby trzymamy dłuższy czas w dużych zagęszczeniach, więc no, próbujemy ograniczyć te śnięcia do minimum. Zrozumiałe. Widzisz tutaj pełno jakichś takich jest, tu jest beczek, nie beczek. Przygotowane już stanowisko do tarła. Tak, tak. Ryby są też profilaktycznie kąpane, przez to tutaj ryby niektóre trzymamy po 3-4 tygodnie i jak ona się gdzieś tutaj za mocno nie poobija, to ona dużo wygląda dużo lepiej niż w rzece. No to nie jest oczywiście regułą, bo rozumiem. Są też ryby, będziesz widział, takie trochę poszarpane i poobijane. Też trzeba o tym mówić. Tak to wygląda. I mamy taki tutaj główny magazyn, przytrzymujemy sobie samce. Samice są już prawie gotowe do przeprowadzenia samce tutaj selekcji czy tak zwanego przeglądu. Będziemy za chwilę patrzeć, która miękka, która twarda. Zobacz, ładnie się tam poustawiały, trochę samice. Się przysypały piaskiem. Tutaj mówimy o troci wędrownej. Mówimy tak, tutaj o troci wędrownej. A w pierwszym magazynie, o ile mamy, trzymamy łososie. No mamy w tej chwili jednego łososia, jedna który jest tam. Tak, tak. No ale no, powiedzmy sobie, że łosoś jest tam, powiedzmy procentowo, w stosunku do troci, no, jego ilość jest taka niewielka. Też o tym porozmawiamy na osobnym tak, odcinku. Tak, tak, tak. Możemy pójść dalej, teraz pokażę Ci. To tutaj jakby jest przetrzymywanie tych ryb. Mniej więcej Ci powiedziałem, jak to wygląda. Przechodzimy sobie przez przepławkę. Masz dzisiaj fajną okazję zobaczyć, jak ona wygląda. Spuszczona bez wody, musimy tą przepławkę... A, ona jest spuszczona? Tak, tak, później normalnie ją zalejemy. Jest więcej, rozumiem. Normalnie okay. Jest więcej wody. Musimy ją spuścić, trochę wodę przymknąć, żeby opuścić wodę w tych basenach, ponieważ no, jak widzisz, rozumiem. Tam jest odpływ i nie pozwala nam, jakbyśmy ona była w pełni zalana, żebyśmy weszli po te nasze ryby. Okay. Stąd jest właśnie ta przepławka w tym momencie przymknięta. Ale pokażę. To jest fajnie widać. Tak, poszczególne tak. Komory, w których tak, sobie tak, ryba tak. Może Rybka odpocząć. Rybka sobie tutaj odpoczywa, sobie swobodnie omija tymi. No ładnie wygląda, nie? Tak, tak, tak. Jaka jest różnica poziomów? Pamiętasz? No tutaj jest około, nie wiem, 1,5-2 metry. A, no to faktycznie. Nie, to nie chcę wymyślać. Ale łagodny w ogóle jest ten, tak, spad, tak, nie? W sensie i tutaj tą przepławką, nie wiem, czy Marcin Ci mówił, wędrują nie tylko trocie łososie. Wędrują płocie, jazie, klenie, kaczka, kaczka, wydra, nieraz, nie wiem czy Marcin Ci mówi na skanerze, płynie wydra, za chwilę płynie wydra z węgorzem w pysku, nie? Tu cuda są w tej przepławce, także to sobie bardzo fajnie funkcjonuje. Ona była jeszcze przerabiana kilka lat temu, tutaj ten wylot, żeby lepiej naprowadzał ryby na przepławkę i ona jest skuteczna, jest bardzo skuteczna. Choć teraz parę Ci słów powiem o tym, jak łowimy te ryby i no tutaj okay. Pozyskujemy ryby. Akurat w tym momencie ryby gdzieś tam specjalnie nie chcą, są aktywne. Nie chcą powiedzieć. Może jakoś w ciągu dnia złowimy. Ja poproszę Władka, żeby parę razy ją zamknął. Okay. Ci pokażę, jak ona działa. Dzień dobry. Pani Joanna Grudniewska przyjechała z Instytutu Rybactwa. Ja widziałem, on tu podnosi i opuszcza. Tak, tu mamy deski. On podnosi zasuwę jazu. Jak widzisz, podnosi się woda, przez tamtą komorę płynie woda, wykorzystujemy ten nurt wabiący i te trocie tak jakby wchodziły sobie, próbują gdzieś tutaj sforsować i nieraz widać, jak tutaj skaczą te ryby. Tam jest łagodny, nie? Tak, próbują sforsować ten jaz, no i szukają jakiegoś obejścia, znajdują sobie gdzieś tam takie niewielkie wejście i tutaj wskakują. Okay. No i wtedy zamykamy sobie tam klatkę, jak na gołębie, Władziu zamyka zasuwę. Woda opada, no i albo zbiera te ryby z desek, ale zmodyfikowaliśmy to parę lat temu, żeby te ryby nie leżały, tu się za mocno nie obijały na deskach. I w większości, kiedy opada ta woda, one spływają sobie do tamtej komory. A, okay. I sobie tam czekają, Władziu je gdzieś tam stamtąd wyjmuje. Dodatkowo jest taka duża bardzo podrywka, którą też chłopaki muszą się tam naszarpać. Dzień dobry, witam, dziękuję za przyjazd. Dzień dobry, Staszkiewicz Sebastian, na tej ryby. I też chłopaki szarpią tamtą podrywką, ciężka praca. Władek któregoś razu, pamiętam, miał wtedy zaledwie 69 lat i na jednej podrywce stamtąd wyciągnął samicę łososia taką ponad 90-centymetrową i trzy trocie, w tym takiego samca z 6 kg. Nie? Także ciężki kawałek chleba. Tak to mniej więcej wygląda. Może udać się w trakcie jeszcze nagrać, jak chłopaki to będą robić, jak będziemy robić tarło, tak? Okej. Okay. No, także tyle tutaj. No i widzimy rzekę, widzimy przepławkę przed nią.
widzimy jakby, nazwijmy to, pułapkę, z której jest pozyskiwana ryba. Okay. A pani Joanna, proszę się przedstawić, przyjechała tutaj. W jakim celu? Przyjechałam z Instytutu Rybactwa Świętodwydo. Pracuję w zakładzie hodowli ryb łososiowatych w Rudkach. No, a przy okazji jestem przewodniczącą zespołu do spraw zarybiania przy Ministerstwie Rolnictwa. A. I w związku z tym przyjechałam zobaczyć, jak... To i z obowiązku, i z pasji jest tu pani? Tak, zdecydowanie z pasji bardziej chyba. Ponieważ zajmuję się tym od dawien dawna, hodowlą ryb łososiowatych przy okazji, a tymi dzikimi to przede wszystkim. To jest właśnie... To jest to wyjątkowe miejsce na mapie, tak, Polski, no. Na mapie naukowców. Tak, no tym bardziej, że teraz jest taki gorący okres, gdzie tarła się odbywają na większości rzek. No i te... Ci użytkownicy rybacy, którzy mają pozwolenie na ogół tarlaków, robią to i pozyskują litrę, z której później będzie materiał zarybiony. W karpiarstwie już to koło wymyślono, prawda? A w rybach łososiowatych jeszcze cały czas proces chyba rozwoju trwa, co? Różnica jednak jest między tymi... Jeżeli chodzi o hodowlę? I o infrastrukturę, i o narzędzia, które się stosuje, no, technologie. Ja myślę, że pstrągarstwo jest, tak nazywamy, tak? Mhm. Pstrągarstwo jest dziedziną gospodarki, można też powiedzieć, ale też i w rolnictwie rozwinęło się to gdzieś 30-40 lat temu, no i to tak dopiero powoli. Chociaż pierwsze hodowle pstrąga w Polsce były pod koniec ubiegłego stulecia, czyli nie ubiegłego, 1890 któryś rok. To była jedna z pierwszych hodowli w Złotym Potoku. Troci i teraz prowadzone gdzieś tam za granicą. Zobaczcie, trotki. No, no właśnie. One mają takie zmiany chorobowe tutaj, widzę, i to większe. Niektóre są obijane po naszej? Nie wiem, czy to są poobijane. Tak? To mogą też są ze zmianami? Turne, a jest, widzę już jednego. Wtórne zmiany, drugiego które widzę, no. Niestety dają o sobie znać u tych ryb wchodzących do rzek. One już tymi zmianami mogą wchodzić tutaj do tego. Im dłużej są przytrzymywane, to tym bardziej się to rozwija. To jest podejrzenie o taką chorobę, która się nazywa... UDM. Będę z Wojtkiem o tym rozmawiał. No właśnie, to jest grafik dermalizm. W taki sposób... Ja go wrzucę. No, no to chodź. Zostaną odławiane tarlaki. W zasadzie przygotowane do przeglądu. Dobra, wysadź. I teraz tak. Dobra, ja... Tutaj, dobra, wysadźcie sadzę. Tam są takie haki. Ja trzymam, ja tu trzymam. Dobra, ja wejdę tu. Tak, 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 do pomocy. Jeżeli są wędkarze, którzy by chcieli pomóc kiedyś przy odłowach, przy tarle i tak dalej, to zapraszamy do zgłaszania się tutaj do okręgu. Zawsze każde ręce są potrzebne do pomocy. Przydadzą ci się, Wojtek, ręce do pomocy? Zawsze, każde. Nie ma tych rąk do pracy. Połeć mi to. Wejdzie ten drugi? Co końca? No, to co? Piękne, wybarwione ryby. A, jest tego. Aha, dobra. Dobra, dobra, uczekaj, co on będzie. Wejdzie czy nie wejdzie? Dobra, teraz tak. Nie, nie. Kasar? Kasar? Kasar, kasar. Podajcie kasar.
Nie. Matek takie ryby, nie? Tak żeby nam tutaj wiesz. Czy nie? Studenci, przedstawiciele Parku Narodowego, naukowcy, przedstawiciele Instytutu Rybostwa Śródlądowego. Potrzebuję wieluchę. Ja też to mam, też jestem. Nie. Wielucha. Jedną dla będziego, jedną dla mnie. Tak, łap za ogon, ale nie podnoś za sam ogon. Zawsze w dwie ręce, nie? I patrzymy. Twarda. Od razu do ciebie dosadza. Twarda. Do ciebie dosadza. Tak. O, i elegancko. I o to chodzi. No podobnie jak na filmie taśma wytarło szczupaka z Mikołajek. Zapraszam do obejrzenia przy okazji. Jest taki tytuł dosłownie, taśma wytarło szczupaka. Coś może z tego będzie, ale miękka i twarda, tak? Miękka, ale mało ikry, nie widziałem, nie? Że coś już straciła, co? Nie, ona chyba nie jest do końca. Tak, jedziemy dalej. Nie dojrzała. Zaczynamy jeszcze ją na stole, jak ona się uśpi, nie? Jak ona... Po prostu się ryby spinają też. O! Duże ryby. Te duże najczęściej szybko dojrzewają, wiesz? Dobra. Niech ona się uspokoi, o to. Twarda. Posak. O, to nie rokuje za dobrze. Ładna, nie? I zdrowa. Trwa selekcja ryb. Sprawdzanie i sortowanie. Twarda. Do jednego sadza dojrzałe ryby, które miejmy nadzieję... O! Twarda. Nie mamy miękkich ryb w ogóle. No widzę właśnie. Ale woda ma 8 stopni, Wojtek. Woda ma 8 stopni. Może będzie miękka. Twarda. One są takie twarde, że prawie nie ma. Ja nie wiem, chyba czy ta temperatura mnie tam. Nie wstrzymała. Ile stopni? 8 stopni. Twarda. Twarda. Załóżmy, że miękki. Daniel. Twarda. Twarda. Thank you.
Śmiało, na mnie nie patrz. Nie macie problemu, że będę pomogł. Warda. Nie mam. Ja piję nawet te duże ryby nie ten. One pierwsze dojrzewają, nie? A nie ma. Twarda. Twarda. Jeszcze tak źle chyba nigdy nie było, nie? Żeby 8 listopada praktycznie wszystkie ryby były twarde. No ale to jest tak ciepło. Tydzień temu zbierałem borowiki, więc... Twarda. Mamy taki klimat, jaki chcemy. Jak to się mówi? No. Jak by było, to wszystko nie chodzi. Niestety. Parda. Marcin Miller, Park Krajobrazowy Dolina Słupi, należący do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. A ty skąd tutaj jesteś? Z Ukrainy. Ale z Ukrainy, jak pracujesz jako dla ichtiologów polskich, czy z Ukrainy cię interesują przypławki? Ja jestem studentem Akademii Pomorskiej w Słupsku. O! I ja jestem na praktykach. Okej, okay. No super. No. No to gratuluję. Jestem z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, Marcin Stokowski. Rafał Berna, jest zakład ryb wędrownych w Rutkach, IRS, Olsztyn. Jeszcze raz pani Joannę, może poproszę o przedstawienie się również. Joanna Grudniewska, Instytut Rybactwa Śródlądowego, zakład hodowli ryb łososiowatych w Rutkach. Zobaczcie, ile przedstawicieli tu mamy, rozmaitych. No jest święto dla tej ryby. Pani papiery, I zobaczcie, jeszcze tutaj jest pan Rudnik, serdecznie witam. Witam cię serdecznie. Chyba po raz pierwszy się widzimy, a nie, na rybomanie się widzieliśmy. Na rybomanie się. A ja wczoraj do Wojtka mówię, o to pierwszy raz ten, bezpośrednio na będę... Rybomani rozmawiamy. Na rybomani, tak, tak. O sandaczu rozmawialiśmy też telefonicznie. To prawda, to prawda. No cieszę się bardzo, że jesteś tutaj razem z nami dzisiaj. No święto, nie? No święto. Po tak. Części, no. Święto, ale takie robocze święto. Troci łosoś to u nas jest już taka codzienność. Święto dla tych, którzy mają mało kontaktu. To dla mnie święto. Mam nadzieję, że dla widzów Fundacji Ratuj Ryby również. Tak. No, bardzo specyficzna ryba. Boże, królewska ryba. Królewska. Królewska ryba. I stąd to nasze zainteresowanie, ale też próba uratowania. No właśnie. Gatunku i wszystkie wysiłki, prace i koszty idą w tę stronę, żeby z jak największym efektem udało się troci łososia w słupi mieszkać. No. Od czasu do czasu. Przyjść na porodówkę. Bo... Bardziej trociowa rzeka, prawda? Tak. Niż łososiowa, ale to też wynika jakby z samego specyfiki gatunku, prawda? Ja myślę, że z jednak polskich... ten łosoś większą rzekę by, tak, by tak, sobie tak. Preferował. Ja myślę, że z polskich rzek łosoś, słupia jest najbardziej łososiowa. Okej. Okay. Jest szansa na to, że uda nam się w końcu coś z łososiem osiągnąć. Szansa jest. No ale to musimy wszyscy chcieć też, po części. Szybszy efekt będzie.
Tak, no, mówię wszyscy, o ludziach, mówię tak, wszyscy, o kłusownikach, tak, mówię tak, o sytuacji, wszyscy, która w nocy nas obudziła, bo fotopułapki zarejestrowały, nie wiem czy pan wie, kradzież pstrąga potokowego dzisiaj na zakładzie. Jest zarejestrowany, tak, osoba i tak dalej, sprawa zgłoszona. No niestety, no i co, i 3 lata się czeka na pozyskanie ikry, przedłużenie gatunku, a ktoś... Ktoś w ostatnim momencie 2 tygodnie przychodzi i kradnie połowę obsady. I po co mu to? No. No gdzie on to? Co on z tym będzie robił dalej? Mm. Natomiast tu wszyscy musimy chcieć, ale najważniejsza praca jest w rękach fachowców. I to od nich będzie zależało. A my jak będziemy chcieli, oni muszą zrobić, a my musimy chcieć. Ja mówię tak ogólnie o pomocy, tak, o świadomości, tak. O reakcji nad wodą, albo czasami braku reakcji, w sensie nie będziemy jakby wprost mówić, o co chodzi, natomiast ta świadomość nasza, no wszyscy chcemy łowić, tak? Tak. Mówię tak ogólnie o ludziach, a jednak duża pomoc w tych, nawet w połowie jakby była od tych ludzi, to byśmy mieli no kawałek raju tutaj taka, byśmy mieli, taka co? Troska, taka tak. Troska, taka troska i szacunek dla ryby, bo zakazaliśmy zabierania łososia, tak, mieliśmy taki zakaz, ale to musi jeszcze wędkarz chcieć. Chcieli być. Tak, wędkarz musi chcieć, ludzie muszą to widzieć, że coś się dzieje, informować nas i wtedy wspólnie wszyscy możemy coś wyjść. Pięknie. Możemy się 2 razy przyglądać. Tak. Od lat tu chciałem przyjechać, no też mnie nie było stać jakby na to, żeby tutaj być, ale w końcu jasne. Dzięki pomocy patronów mogłem przyjechać na parę dni i pomocy Wojtka, który mnie przynosowuje z żoną. Tak, to jest zapalenie z Wojtek. No, dlatego tu jestem. Myślę, na konferencji tyle razy rozmawialiśmy o tych rybach. Przyszedł czas na troć, no i na łososia, co mnie bardzo cieszy. Ja też bardzo się cieszę. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.